witam z naszego kącika muzycznego na kolejnym spotkaniu muzycznym. To już nasze trzecie spotkanie. Jeśli ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, to tylko króciutko przypomnę, że dzieciaki mają możliwość nauczenia się zasad gry na flecie sopranowym. Nie ukrywam, że tęsknię za zajęciami muzycznymi prowadzonymi na żywo. Póki co jednak wyobrażam sobie, że siedzicie naprzeciwko mnie, po drugiej stronie, macie przygotowane instrumenty do grania. Dla tych, którzy chcieliby się włączyć do nauki dzisiaj, proponuję obejrzenie dwóch poprzednich odcinków. Ujmujemy flet. Mam nadzieję, że już macie flet przygotowany. Pamiętajmy, do znudzenia będę to powtarzała, pamiętajmy o prawidłowej postawie. To jest bardzo ważne, żeby wyrobić od początku prawidłowe nawyki, czyli głowa wyprostowana, tułów wyprostowany, ręce lekko uniesione tutaj w łokciach. Wzrok, pamiętajcie, skierowany przed siebie. Nie patrzymy na instrument, nie patrzymy na palce. Myślę, że przypomnimy sobie dwa dźwięki z pierwszego spotkania, czyli G i A. W piosence Tęcza. Pamiętajcie, G palcujemy w ten sposób. A jeszcze może przypomnę, że pamiętajcie, ujmujemy flet, to pierwsza, układa się ręka lewa. Kciuk tutaj pod spodem na otworze oktawowym, potem drugi palec, trzeci i czwarty. Prawa ręka podpiera flet kciukiem w miejscu, gdzie palec wskazujący przygotowany jest do przykrycia piątej dziurki. Powtórzymy sobie teraz piosenkę Tęcza, czyli dwa dźwięki G, A, G, A. Utrwalimy jeszcze dwa dźwięki z poprzedniego spotkania. Dźwięk E, zakrywamy sześć dziurek, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta i prawa ręka piąta, szósta dziurka. I dźwięk H, bardzo prosty, bo tylko dwa otwory zakryte, pierwszy i drugi, reszta paluszków uchylona. Utrwalimy te dźwięki w naszej piosence, w refrenie piosenki Baranek. Będzie E, H, G. I jeszcze raz E, H, G. Pięknie. Może jeszcze raz tego baranka zagramy, dobrze? E, H, G. Pora na dwa nowe dźwięki. To będzie dźwięk F. Zakrywamy pierwszą dziurkę, czyli kciuk, to jest pierwsza dziurka, druga, trzecia, czwarta, piąta, palec wskazujący prawej ręki, piąta i siódma. Taka foremka, to sobie warto poćwiczyć. I to jest dźwięk F. Zagramy teraz długą nutę i cztery ćwierć nuty. Jeszcze raz, długa nuta F. I dźwięk C, pierwsza dziurka zakryta, czyli kciuk tutaj pod spodem i trzecia.
i trzecia dziurka zakryta. Reszta paluszków uchylona. I to będzie C dwukreśne. Spróbujemy zagrać całą nutę i 4 ćwierć nuty. No to jeszcze raz F, bo to są nowe dźwięki, więc warto zagrać całą nutę. F, pamiętajcie, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I tu taka foremeczka, ten środkowy palec uchylony. I C, dwukreśne. Pierwszy palec, czyli kciuk, zakryty. I trzecia dziurka, reszta paluszków uchylona. Pamiętajcie, nie zasłaniajcie tych dziureczek. Tutaj jak pierwszy i trzeci, to tylko te szczelnie zakryte dziurki. Natomiast reszta paluszków uchylona. Nie zasłaniać tu, bo dźwięk będzie nieczysty. I co jeszcze powtórzymy? Utrwalimy teraz te dźwięki w bardzo rytmicznej melodii. Usłyszycie dwa takty fortepianu, a potem gramy A, G, F. Dwa razy. A, G, F. Znowu dwa takty fortepianu i G, G, C. Znowu dwa takty fortepianu i A, G, F. Spróbujemy. Myślę, że warto powtórzyć jeszcze raz. Pamiętajcie, A, G, F. Poćwiczymy sobie dzisiaj troszeczkę więcej. Przygotowałam dla Was jeszcze jedną melodię w rytmie walca. To będą dźwięki G, H, H, G, H, H, potem dwa takty fortepianu G, C, C, G, C, C, a potem będziemy trzymać ten dźwięk C. To będą takie długie nuty. Zorientujecie się, zrobicie to razem ze mną. Dwa takty fortepianu. Myślę, że warto byłoby powtórzyć jeszcze raz tego walca. Świetnie, teraz chwila wytchnienia. Myślę, że wszyscy czekają na niespodziankę naszego spotkania. Thank you.
Mam nadzieję, że niespodzianka była ciekawa, zwłaszcza dla tych, którzy są zainteresowani grą na flecie. Zachęcam do ćwiczenia. Pamiętajcie, trening czyni mistrza. Te dzieciaki, które naprawdę pokochają grę na flecie, będą bardzo mile widziane w zespole fletowym, który przed chwilą zaprezentowaliśmy i który prowadzę przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu. W poprzednim odcinku zachęcałam Was do kręcenia własnych filmików, do tworzenia własnych instrumentów perkusyjnych, obiecując, że pokażemy Waszą twórczość w naszym kąciku muzycznym. Przypominam, że czekamy na Wasze propozycje.